Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku programu Rozmowa EH24. Dzisiaj naszym gościem jest poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polski, Michał Jaros, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim Państwu. Panie pośle, które pan będzie miał miejsce na liście? To o tym zdecyduje ostatecznie Zarząd Krajowy. To jest lista też, pamiętajmy, Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej, natomiast to też jest lista Koalicji Obywatelskiej, to jest lista Platformy i Nowoczesnej, także Inicjatywy Polskiej, no i tych wszystkich osób, które będą chciały dołączyć do naszej listy. Mam nadzieję, że dołączą do nas obywatele i obywatelki, którzy są zaangażowani po tej stronie prodemokratycznej, prowolnościowej, jeśli tak mógłbym nazwać tą naszą stronę sceny politycznej. No ale jak na razie to z Koalicji Europejskiej, która walczyła o głosy w wyborach do Europarlamentu, to z Koalicji Europejskiej odeszło kilka ugrupowań, chociażby no, przede wszystkim PSL i SLD. Jak pan to ocenia? To no dobre? Ja żałuję, że nie ma wielkiej koalicji, bo uważam, że wielka koalicja jest w stanie realnie powalczyć o zwycięstwo z PiS-em. Było blisko. Wynik ostateczny był rzeczywiście kilkupunktowa różnica na rzecz PiS-u. Natomiast pamiętajmy o głosach wiosny. Jeżeli wiosna by dołączyła do tej koalicji, która oczywiście jest kolorowa, różnorodna. Ja się zawsze śmiałem od zielonych do zielonych, czyli od PSL-u do zielonych, czyli różne środowiska. Uważałem, że to był bardzo dobry projekt polityczny. W tej sytuacji to trzeba, powiedzmy, schować własne ambicje do kieszeni i zajmować się tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli walka o prawo, walka o Polskę, walka też o demokrację, ale też na sam koniec o przestrzeganie prawa i konstytucji, bo to moim zdaniem dzisiaj to nas zjednoczyło do tego, żebyśmy stanęli razem. I szkoda, że nam się nie uda tej koalicji powtórzyć na wybory parlamentarne, aczkolwiek do polskiego oczywiście Sejmu i Senatu. Natomiast pamiętajmy o tym, że gra się jeszcze to, czy mecz się nie zakończył, a właściwie nawet się jeszcze nie rozpoczął, ponieważ nawet nie mamy terminu wyborów. No dobrze, ale ludowcy w mocnych słowach skrytykowali tak naprawdę tą wielką właśnie koalicję europejską. Przecież ich liderzy wypowiedzieli się ostatnio dość mocno, że to był błąd, że do niej przystąpili. Również dlatego, że nie zgadzają się z niektórymi postulatami, jeżeli chodzi na przykład o kwestie związków partnerskich. Panie redaktorze, no właśnie problem był od samego początku taki, że wiele programów się w tej wielkiej koalicji wykluczało. Wspólnym mianownikiem oczywiście była walka o praworządność, o Polskę demokratyczną, o przestrzeganie prawa i konstytucji. I to nas połączyło. Natomiast moim zdaniem to, co jest najtrudniejsze w takich koalicjach, to uspójnić program. I nie uspójnilibyśmy programu PSL-u, SLD, Nowoczesnej, Platformy Obywatelskiej. Każda z nich ma swoje wartości, każda reprezentuje swoją część wyborców. I sztuką jest kierować ten swój przekaz, ale też i walczyć o głosy wśród swoich wyborców. I no, na każdej liście, praktycznie w każdym regionie był przedstawiciel każdego ugrupowania. I PSL też również na przykład na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie miał swoją przedstawicielkę. I mógł też do swojego elektoratu no, przede wszystkim kierować przekaz i walczyć o głosy swoich wyborców. No, uważam, że może tego zabrakło właśnie, że PSL był za mało aktywny w tej koalicji i dlatego teraz PSL mówi, że się nie zgadza z programem od samego początku, bo wiadomo, że PSL ma inny program niż Partia Zielona czy SLD w kwestiach na przykład światopoglądowych. I tego nikt nie kwestionował. Mieliśmy deklarację programową, 10-punktową, pod którą się wszyscy podpisali. I ona była bardzo dobra dla Polski, mówiła o wartościach najważniejszych. Natomiast na sam koniec, panie redaktorze, no, trzeba też walczyć o swój elektorat, trzeba też przekazywać informacje do swojego elektoratu i walczyć o głosy w swoim elektoracie. I uważam, że być może tego zabrakło. Właśnie można było to poprawić, dokonać korekty w wyborach do polskiego Sejmu i Senatu. No właśnie, no PSL wystawia własną listę. Jak pan ocenia ich szansę? Przekroczył próg wyborczy? Wyborcy to ocenią. Nie potrafię, ja się nie zajmuję analizą przed wyborami. Można analizować wyniki powyborcze. Dzisiaj kwestia tego, jaki przedstawiam program i na ile rzeczywiście ten program jest
nie tylko wiarygodny, ale też oczekiwany przez wyborców PSL-u, bo przecież PSL ma wyborców w małych miasteczkach, na wsiach i uważam, że tam powinien przede wszystkim trafiać ze swoim programem. Następuje pewien zwrot i chęć pozyskania takiego elektoratu centroprawicowego, który nie chce głosować na PiS z dużych miast. Uważam, że to będzie no, przeciwskuteczne, ale to czas oceni. No zobaczymy, bo jeżeli we Wrocławiu wystartuje z listy PSL-u Bogdan Zdrojewski, no to chyba to jest opinia powszechna, PSL ma wielką szansę zdobyć z naszego miasta chyba pierwszy raz w historii mandat. Ale musi najpierw w skali całej Polski przekroczyć 5%. PSL już miał parlamentarzystów z Dolnego Śląska. Janusz Dobrosz był później wicemarszałkiem Sejmu, był reprezentantem PSL-u w polskim Sejmie po 1989 roku, więc to tak nie jest, że PSL nigdy nie miał. Natomiast tutaj przedstawiciela. Natomiast jeśli chodzi o pana Bogdana Zdrojewskiego, to otrzymał dobrą propozycję poprowadzenia listy w wyborach do Sejmu. Moim zdaniem to jest marzenie każdego polityka, żeby otwierać i każdej polityczki, żeby otwierać listę w wyborach do Sejmu. No ale też czas jest taki, że to nie ma co się oglądać na jakieś właśnie spory. To jest czas taki, że trzeba po prostu iść razem, trzeba się jednoczyć i naprawdę zamknąć oczy, czy tam przejść obok tego, co było złe. Ja też przecież, panie redaktorze, schowałem swoje własne ambicje do kieszeni w trakcie kampanii prezydenckiej. Poparłem Jacka Sutryka. Startowałem najpierw w kontrze wobec Jacka Sutryka, ale taki moment był w Polsce i takie były oczekiwania społeczne, żebyśmy poszli razem, żebyśmy schowali swoje własne ambicje. Ja schowałem te własne ambicje i postanowiłem poprzeć Jacka Sutryka. Jacek Sutryk wygrał dzięki poparciu szeroko rozumianej opozycji w pierwszej turze. To się udało i to był dobry prognostyk przed wyborami europejskimi i parlamentarnymi. Trzeba byłoby to kontynuować. Powiedział pan, że marzeniem każdego polityka jest otwieranie listy, być może większości polityków, no ale nie Bogdana Zdrojewskiego, bo on już wiele razy i dawno temu zapowiedział, że go nie interesuje start do polskiego parlamentu. Grzegorz Schetyna przecież o tym doskonale wiedział, więc stąd też no, wątpię, żeby to było marzenie Bogdana Zdrojewskiego. Pan jest jedną z tych osób, które namawia byłego prezydenta Wrocławia do startu w wyborach parlamentarnych. W ogóle jak pan ocenia szansę na to? On się zdecyduje na start, czy jednak wystartuje z listy PSL-u, a może w ogóle nie wystartuje? To już jest decyzja pana Zdrojewskiego. Ja nie jestem rzecznikiem pana Bogdana Zdrojewskiego. Ja mu dobrze życzę. Mam dużo szacunku do jego dokonań jeszcze jako prezydenta Wrocławia, później jako ministra kultury. Darzę go wielką estymą i uważam, że czas na rozmowy chyba już się zakończy, ponieważ on definitywnie powiedział, że nie będzie startował z listy Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. Szkoda. Uważam, że to był, że to szkoda dla całej koalicji. Natomiast to są decyzje już podejmowane przez pana Bogdana Zdrojewskiego, któremu ja dobrze życzę i naprawdę wobec którego mam wielki szacunek za osiągnięcia z poprzednich dekad, dwóch dekad, gdzie tworzył, budował Wrocław, budował też poczucie takiej wspólnoty we Wrocławiu. To było bardzo ważne. A później jako minister kultury sprawdził się przecież właściwie do czasu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Panie redaktorze, w 2014 roku pan Bogdan Zdrojewski był ministrem kultury nieprzerwanie przez 7 lat. Więc to są duże osiągnięcia. Jasne, pamiętamy. A co pan sądzi o Barbarze Zdrojewskiej, małżonce pana Bogdana Zdrojewskiego? Wystartuje do Senatu z poparciem Koalicji Obywatelskiej? To jest decyzja pani Barbary Zdrojewskiej. Jest senatorem Platformy Obywatelskiej, dzisiaj Koalicji Obywatelskiej, dlatego że tworzymy klub w polskim parlamencie, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i wszystko, jej decyzja zależy od niej. No dobrze, współpracuje pan teraz blisko z Grzegorzem Schetyną. To jest o tyle ciekawe, że jeszcze kilka lat temu pan poseł był numerem 2 na liście na liście wrogów, tak to bardzo delikatnie ujmę, Grzegorza Schetyny. Jak się udało porozumieć z liderem Platformy? Panie redaktorze, na liście przeciwników, bo w polityce nie powinniśmy mieć wrogów, powinniśmy mieć przeciwników, kończmy z takim językiem wojennym. Natomiast jeśli chodzi o pana Grzegorza Schetynę,
Platformę Obywatelską i Michała Jarosa. Wie pan, no, my tworzymy w jakimś stopniu pewną wspólnotę, pewną rodzinę, która ma określone wartości, która wyznaje pewne wartości i jest w określonej partii politycznej. I to nie jest czas, żebyśmy dawne rany rozdrapywali, żebyśmy doszukiwali się tego, co nas podzieliło, tylko szukajmy tego, co nas łączy. A łączy nas Polska, łączy nas demokracja, łączy nas konstytucja, łączy nas Platforma Obywatelska. Dlatego trzeba współpracować i dzisiaj współpracujemy. I ja sobie cenię tą współpracę i mam nadzieję, że ona będzie dobra nie dla Michała Jarosa czy Grzegorza Schetyny, ale przede wszystkim dla Polski. Na liście przeciwników zajmował pan pozycję numer dwa, bo jedynką był Jacek Protasiewicz. Pana niegdyś mentor, prawda? Dzisiaj już poza Platformą, ale chciałem zapytać, kogo pan wyżej ocenia jako lidera ugrupowania politycznego? Grzegorza Schetynę czy Jacka Protasiewicza? No, ciężko to ocenić, dlatego że Grzegorz Schetyna jest przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, a Jacek Protasiewicz przewodniczącym Platformy Obywatelskiej nie był. Ale był przewodniczącym regionu. No i to były zupełnie inne czasy. To ciężko by oceniać dzisiaj i czasy Jacka Protasiewicza, kiedy obejmował stanowisko przewodniczącego w momencie, kiedy Platforma nie miała takich wysokich notowań jak na samym początku, kiedy szefem był Grzegorz Schetyna. To są zupełnie inne momenty funkcjonowania i życia organizacji, jaką jest Platforma Obywatelska, ale też i sceny politycznej, bo trzeba zawsze podchodzić do tego nie tylko oceniając ten, powiedzmy, rywek Platformy Obywatelskiej, ale też Platformy Obywatelskiej w otoczeniu, czyli w sytuacji politycznej danej przed wyborami wtedy samorządowymi, które się udało wygrać. Udało się wygrać wybory samorządowe w 2014 roku, ale już parlamentarnych się nie udało wygrać w 2015. Mówię oczywiście o Dolnym Śląsku i szkoda. Panie pośle, jak to z panem jest? Był pan w Platformie, później w Nowoczesnej i nagle wrócił pan do Platformy i co ciekawe, w Nowoczesnej chyba się ucieszyli z pana odejścia. Panie redaktorze, dzisiaj to jest Koalicja Obywatelska. Tworzymy jedną wielką drużynę. Drużynę, która jest łączy środowisko Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, które rzeczywiście są bardzo bliskie sobie. To jest, co tu dużo mówić, jeden obóz polityczny. Obóz polityczny, który się tam nieznacznie różni w kwestiach, powiedziałbym, chyba światopoglądowych najbardziej, troszeczkę gospodarczej, Nowoczesna jest moim zdaniem bardziej liberalna, chociaż jakbyśmy spojrzeli na niektórych polityków Platformy Obywatelskiej, to mogą być też bardziej liberalni w kwestiach światopoglądowych i kwestiach gospodarczych niż posłowie Nowoczesnej. Natomiast te partie są bardzo bliskie sobie, bardzo bliskie siebie. W związku z tym cieszę się, że tworzą razem Koalicję Obywatelską. Dzisiaj nie ma takiego dylematu dla wielu wyborców, czy głosować na Nowoczesną, czy na Platformę Obywatelską. Po prostu głosujcie Państwo na Koalicję Obywatelską. Macie wybór taki, możecie wybrać określonych kandydatów na liście Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, a razem z nami będzie też Inicjatywa Polska i samorządowcy, a także obywatele i obywatelki, które się zgłaszają do nas i które dobrze by było, żeby jak najwięcej przedstawicieli pozapartyjnych było na tych listach. Jasne, no tworzycie koalicję obywatelską, to wszystko jest wiadome, ale tworzycie ją w Polsce, natomiast we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku z tym jest troszeczkę inaczej, bo w Radzie Miejskiej Wrocławia radni Nowoczesnej utworzyli własny klub pod przewodnictwem pana wychowanka, radnego Piotra Ule. W Sejmiku Dolnego Śląska jest bardzo podobnie. Dlaczego? Co się takiego stało? Bo ja nie ukrywam, że słyszałem, że po prostu się nie potrafili dogadać z panem. Kto ze mną? Przepraszam. Właśnie radni Nowoczesnej. Ale w jakim momencie, panie redaktorze? Bo... No, w którym momencie? No, po wyborach samorządowych. Nie spodobało im się, że pan wrócił do Platformy Obywatelskiej. Nie no, panie redaktorze, no, porozmawiajmy o faktach. No, fakty są takie, że my, radni Nowoczesnej, tworzący wtedy klub Koalicji Obywatelskiej, nam się szybko oczywiście tworzył klub Nowoczesnej, nie zaproponowali na przykład mi stanowiska wiceprezydenta i poparcia na to stanowisko wiceprezydenta. Oczywiście wiadomo, że to decyzję na sam koniec podejmuje prezydent Wrocławia, ale radni Nowoczesnej nawet nie zaproponowali mi nie dali mi szansy poprowadzić Wrocławia w określonych obszarach przez najbliższe 5 lat. A pan do niej żal. Wie pan co, w polityce nie można mieć żalu do kogoś. W polityce trzeba pamiętać o pewnych zachowaniach, natomiast nie można żyć tylko daną chwilą. Tak jak powiedziałem, dzisiaj zupełnie są ważniejsze
problemy, wyzwania. To nas łączy, a nie powinno dzielić. I to, że ja mogę mieć jakikolwiek żal, to na sam koniec liczy się wynik Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. Ja jestem otwarty na współpracę z każdym i taką też współpracę i takie też zaproszenie skierowałem do koleżanek i kolegów z Nowoczesnej w trakcie kampanii do Parlamentu Europejskiego. Najbardziej aktywnym był sam poseł Mieszkowski, ponieważ on kandydował do Parlamentu Europejskiego. No inni trochę mniej, no ale wierzę w to, że teraz będą bardziej aktywni przy wyborach do polskiego parlamentu. Ja jeśli chodzi o kluby, no to nie Michał Jaros podjął decyzję, żeby opuścić klub Koalicji Obywatelskiej, tylko radni w Sejmiku i w Radzie Miejskiej. I akurat to nie byłem ja prowodyrem tej sytuacji, wręcz przeciwnie, ja namówiłem do tego, żeby się łączyć, żeby być razem, bo ja pokazałem, że potrafię schować własne ambicje, że potrafię zawiesić na półce moje oczekiwania prywatne, że liczą się też wartości, które stoją ponad każdym prywatnie, budują jakąś wspólnotę, organizację, budują też naszą wspólnotę polityczną, a my jesteśmy jednak po jednej stronie sceny politycznej. Okej, okay, panie pośle, to już na koniec. Ile mandatów zdobędziecie? Panie redaktorze, to jest oczywiście, jest w naszym okręgu wyborczym. Jednym zdaniem, jeśli można. Wrocław i 9 powiatów to jest 14 mandatów do Sejmu. Kiedy zdobywaliśmy 9 mandatów? Dzisiaj uważam, że realnie możemy powalczyć o 7 mandatów. To jest tak jak wynik z 2015 roku. 2 mandaty Nowoczesna, 5 mandatów Platforma Obywatelska. Natomiast oczywiście zrobimy wszystko, żeby te wybory wygrać, żeby nie tylko 7 mandatów mieć więcej niż oczywiście PiS w tym okręgu, ale żeby pokusić się o wynik z roku 2011 i 2007 i tych mandatów, żeby było 9. To oczywiście jest marzenie i to jest cel, który sobie przed sobą stawiamy. Jak będzie, to jest werdykt wyborców, ale też i my w kampanii wyborczej będziemy zabiegali o głos. Jasne. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Michał Jaros, Platforma Obywatelska, poseł na Sejm. Dziękuję serdecznie panie redaktorze i dziękuję serdecznie wszystkim państwu. Dziękujemy.